Dzień dobry, jestem. Pod tapetem wrocławskim sucho jest, wiesz co? Gdzieś tam na krawędzi Wrocławia, jeden znajomy, z którym właśnie też na padla chodzę, mówi, że nosi worki. Więc gdzieś tam jakieś zabezpieczenia robią, ale to chyba są te tereny zalewowe. To nie jest niestety, niestety, no, to nie jest blisko mnie. Więc u mnie spokojnie. Pan Kot, wyjdź stąd! Lulu, bierz go! Ej, dostał jedzenie, dostał picie, przychodzi i wali mi w kable. Ja nie wiem, o co mu chodzi. Wali po kablach, wali, grzeje łychę, no. Bo mam taki kabel, który idzie przy drzwiach. To jest kabel od projektora, bo jest jakby zasilany z gniazdka, elektryczny. I no i zwisa taki kabel po prostu do ziemi. I on przychodzi i wali w ten kabel, ale tam jest jeszcze takie urządzonko, gdzie się klika góra, dół, żeby to jechało. No i to ciągle się obija o ścianę. No i tak mi hałasuje i ogarnął ten patent, że mnie to mega irytuje. No bo irytuje mnie to. Więc jak coś chce, przychodzi i wali w te kable. Jak się wziąć za siebie i nie być leniwą kurwą? Nie wiem, bo sam się z tym często zmagam. No ale wydaje mi się, że musisz, wiesz co, sobie jakieś cele wyznaczyć w życiu. Ja wiem, że to brzmi tak kurwa coachersko. I sobie pomyślisz tak. Musisz pomyśleć o korzyściach, jakie cię spotkają, jeżeli przestaniesz być leniwą kurwą. A drugą rzecz, którą możesz zrobić, to pomyśleć o stratach, które ponosisz za to, że jesteś leniwą kurwą. I jak sobie tak przekalkulujesz zyski, straty, sobie myślisz, dobra, nie, no idę, zrobię to, wstaję. Przynajmniej ja tak działam trochę. Wstaję, robię, nie? Ale też, że tak powiemy, nie realizuję 100% mojego planu. Chociaż ostatnio sobie mógłbym dać plusa, bo naprawdę robię więcej niż zazwyczaj. Chyba jestem wielkim fanem, mam pytanie, jak wyjść z platyny? Jak wyjść z platyny? Jest prosta, jest na to mega prosta odpowiedź. Uwaga, nie spodziewasz się jej. Grać lepiej. Palio, lubisz Ukraińców? Co? Lubisz Ukraińców? Nie odpowiadam na takie pytania. Jeb Ukrainę! Pytanie retoryczne. A jeb... jeb ich normalnie tak o... Nie, słuchajcie, nie powielajcie tego, Nie strzeżcie nienawiści, bo to do was wróci, widzowie. Taką czy inną drogą. Wróci to do was. Kto miecza mieczem wojuje, wiadomo co, jak kończy, nie? I tak samo jest z nienawiścią. Będziesz nienawidził innych ludzi, pierdolił, to inni ludzie będą też cię pierdolić. A nie wiem, czy chciałbyś być jebany z innych. To już ty, twój wybór. Bo to jeszcze wiecie, co innego mówić na jakichś konkretnych jednostkach tam. A, że ktoś tam odpierdolił, nie lubi go. Ale nie o ogóle społeczeństwa. Bo tak jak my będziemy mówić na przykład, że a jebać Ukrainę, tak oni będą mówić jebać Polaków. I czy my chcemy tej wojny i się wyzywać nawzajem i kurwa batalię toczyć, kiedy tak naprawdę powinniśmy się chyba połączyć i wspólnymi siłami jakoś ogarnąć tą sytuację, która się dzieje. Ale dobra, no jakoś wybrnął, nie odpowiedział na to pytanie i się uśmiechnął, więc jest... nie można się do Paliona chyba jakoś przyczepić tutaj. Ale to, że ignoruje to, że ktoś tam krzyczy jeb Ukrainę, no nie powinien tego ignorować imo. Chłop ocalił mu życie. Wyobraź sobie teraz, że zamiast tego niepoznanego chłopaka byłby z tyłu jakieś julczysko. Julczysko. Kurwa, ile on tu ma kilo, ale nie wiem, to wiadomo, to może być 20 i 5 kilo, nie wiadomo, z czym to jest wypełnione. Co? Co tu się dzieje z jego... Co to za postawa w ogóle? Co mu się stało? Skrzywiło go jakoś. Zemdlał, mega pojebany. Zemdlał. Niedotlenienie było. Odleciał. Pierwszy raz jest coś takiego, że chłop po prostu się zsunął tak. I nagle wstał od razu? Erzilana. Lat streamuje dużo. Bardzo dużo. Z 12 może by było. Ale już tak od 8 lat się kończę. Nie no, może mniej. No z 5 lat. 12 lat, 400 widzów. Wiesz co? Dlaczego tak jest? No bo się kończę od 5 lat. A dlaczego się kończę też od 5 lat? Bo tak szczerze, nie mam parcia na to, żeby być, nie wiem, top 1 Twitcha, robić jakiś zajebisty, wybuchowy content pod masy ludzi, wiesz. Nie chce mi się tego robić. Robię sobie rzeczy, które lubię. Streamuję sobie ile chcę, kiedy chcę trochę. No może nie tak do końca, ale no wiadomo, czasem się też pod widza trochę podpasuje. Staram się tutaj jakieś kompromisy zawsze znaleźć między nami. Ale po prostu nie mam parcia na to, żeby robić jakieś niesamowite liczby. To, co mam, mi wystarcza. Jestem zadowolony, wiesz co. Mam mieszkanie, mam na kawkę, mam na sałatkę, na bułeczkę, masełko do tej bułeczki.
Chcę zamówić obiadek w Petra Geros. Mam czas na przyjaciół, mam czas na jakiś sport, wiesz, kurwa, naprawdę zajebiście mi się żyje. Naprawdę, ja jestem mega zadowolony z tego miejsca, którym jestem. I co? Jest super, no. Budzę się z uśmiechem. Jak to tam, jak to mówił, Tańcula. To nie Tańcula? Któryś tam tak nawijał. Nie, to Leosia budzę się z uśmiechem. Albo Bambi, przepraszam. Jak mogłem taką pomyłkę? Kurwa, jest wpyte. No jest wpyte. Czy miałem depresję? Nie miałem depresji. Nie będę pierdolił, że miałem. Nie miałem. No, ale to dobrze, nie? To jakby akurat się cieszę, że mnie to nie spotkało. Zdrowy psychicznie streamer, unikat. Nie wiem, czy taki unikat. Myślę, że jest dużo zdrowych streamerów psychicznie. A może nie? No nie wiem. Dobra, nie mi takie werdykty dawać. Tu jest ta tabliczka, która pokazuje, jaki był poziom rzeki w 1997 roku, 7 lipca. No i widzimy, że był taki sam. Także w tym roku, 2024. To jest numer 13, o którym mówiła nam spotkana mieszkanka Płocka. Dobra, to chyba jest fakt, że tak, że gdzie ten poziom wody był ten sam, a nawet chyba wyższy, albo gdzieś tam troszkę niższy. No ale cała ta infrastruktura się zmieniła, chyba też sytuacja jest trochę inna. I to nie jest ta sama powódź, nie będzie chyba, przynajmniej dla Wrocławia na pewno nie będzie ta sama powódź. Na pewno dla Wrocławia, tak mówię trochę o swojej perspektywie tutaj. Swojej, no. Nawet nie moja, bo ja w sumie nawet nie przeżyłem tej powodzi. Tyle wiem, co w filmie oglądałem, w serialu, przepraszam, jest taki serial o powodzi we Wrocławiu. I tylko tam też, w okolicach jest. Całkiem niezły, Wielka Woda się nazywa, tak. Tak, jest całkiem okej. Okay. Myślę, że teraz pewnie dużo ludzi do niego zajrzy. Tutaj pani Teresa jej zdanie o powodzi. Dla mnie też jest ta powódź dziwna. Była susza, nagle powódź. O co biega? Chłopski rozum zawodzi? Niemożliwe. Niemożliwe. Globalne ocieplenie? Pierdolenie. Jakie globalne ocieplenie, jak tyle wody? Nielogiczne. A widziałem jakieś takie, to chyba trolle pisały, że coś tam właśnie, że nie, no jakie globalne ocieplenie, jak to takie tyle powodzi. To raczej są takie bejty trolle, ale to bardzo dużo zasięgi zbierało. Doceńmy, że pani Teresa nie kwestionuje istnienie powodzi. Było słońce, zaraz księżyc? To też śmieszne. Nie z nikogo, kogo by zalało. Strasznie dziwna powódź. Nagle wszyscy pokazują relacje, jakbym miało już to wcześniej nagrane. Włączcie mózgi. No właśnie, nie znasz nikogo, kto przeżył powódź? To znaczy, że jej nie ma. Proste. Ta powódź to promocja filmu czy tam serialu. Jedynie prawdziwy take na internecie, mówię wam. Tak, też mi się wydaje. Zaplanowana akcja Netflixa to jest. Ja pierdolę. Na taki level weszła ta reklama teraz, że to już... Wow. I pewnie po to tą powódź zrobili, żeby nagrać drugi sezon serialu Wielka Woda. Włączcie myślenie. Podobno jest sztucznie wytworzona powódź, żeby Yuri Owsienko mógł bohatersko przyjąć i ratować ludzi pieniędzmi wpłaconymi przez samych powodzian. Czyli Yuri Owsienko powoduje powódź, żeby później bohatersko tą powódź zwalczyć. Tak jak strażak, który wznieca ogień, później go gasi i jest uważany za bohatera. No nie wierzę. I dlatego Denis Załęcki nie lubi strażaków. To by się jakoś, to się klei. Owsiak zapłacił trollowi za taniec deszczu. Pies na spacer. Kurde, też to mogło czekać. Piesek się wody nie boi. Tu rowerkiem. Normalnie jedzie tym rowerem. No i, ale wiecie co, to mi się podoba. Widziałem też ostatnio, jakiś typ surfował na tej fali powodziowej. Na desce. Elegancko se pływał. Kurwa. Nie, olcia fasolcia, pojebało cię takimi szotami. Dostajesz tutaj małta. Zyby. Znaczy powiem wam tak, jak chodziłem na siłkę ileś lat, nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło. Ale może ma jakieś też problemy na przykład, takie zdrowotne, które mu nie pozwalają wytrzymać tej chwilki dłużej. Zresztą nigdy też przed treningiem nie jem za dużo. No nie wiem, trochę takie to, może to troszkę pod kontent, ale może faktycznie go tak przycisnęło, że nie dał rady. Mi się to jeszcze nigdy nie zdarzyło.
Dobra, koło paczek i uciekamy. O kurwa, za szybko streszowałem. Nie no, zapomniałem, że ma R-kę, wiecie? Bo ja miałem jeszcze połowę do R-ki i ona miała R-kę. Nie wiedziałem, że ma R-kę. No my bad. Niestety kupiła też buty dwójki, których ja nie mam. Nie warto. Kurde, luz go zrobił, dobra. Idę. Czarem w miniona poleciał niestety. No dobra. Dobra. Dobra i tyle. Taki tradzik. Kurde. Może ich mają. Zreksaj bez R-ki. Ari. O, trafiła czarmem. Jin trafił W. A czy Lissin coś tutaj dorzuci? Mają ich. Dobra! Spoko! Spoko! Dobra, mamy Drake'a i to jest ważne. Weźmy jeszcze Blue Buffa. Możemy tutaj na midzie jeszcze zewołać. Żyjemy. Kurwa, walka tam jest, idę. Udać fleszku i Jin dałby W, byśmy może zabili to Zerafa, ale nie chciałem takich playów wsadzić. Abyssal macie 3 HP. Gał Abyssal. Abyssal jest dobrym pomysłem, ale na przykład to zobacz, to bije fizycznie, nie? Znaczy ogólnie ja lubię Abyssala. Zamiast Jakrza mógłbym go kupić, ale nie wiem, czy Jakrza nie daje mi więcej. Zwłaszcza kiedy gram pod Graspa.
nie pod kometę. Zresztą, to może to i tak są detale. Ale ogólnie, miałem wam powiedzieć pewne wnioski, które wyciągnąłem. Ostatnio stwierdziłem, grając na Kennena. Wiadomo, można grać malfighty na przykład za aery i zawsze prokować kół, ale jak grasz na Kennena, czy w ogóle jakieś ręcz matchupy, to niektórzy tam dżukują prawo, lewo, tu uniki robią i ta kometa nie trafia. I o kometa to tak szczerze jest dobra tylko na linii. Więc wtedy stwierdziłem, że w matchupie w Jaxa wolałbym grać Graspa, ale wziąć sobie tam w drzewku niebieskim normalnie mana Flowband i Scorch, żeby połkować z kołpaków tego Jaxa, ale bez komety. I w razie trade'ów nadrabiać to Graspem. Bo i tak staram się zawsze to W wcisnąć Jaxowi. Nieraz jest tak, że kółę wcisnę i uciekam, ale niekiedy jak mnie zestunuje, to wtedy mam okazję, on mi uderzy, ja go uderzę. Wydaje mi się, że po prostu Grasp jest zawsze lepszy. Takiego wniosku doszedłem, zwłaszcza w late game'ie. Zawsze lepszy, nawet w Jaxa bym wziął Graspa. A pod Maxena Jaxa? Też można, ale wtedy nie wykorzystujesz tego, że Malphite na przykład na 5-7 levelu wygrywa tę linię. Bo on wygrywa. Później jest gorzej, jak Jax już kupi trochę resistów, trochę sustainu, idzie w długą, w taką wymianę do odciny, wtedy już kometka nic nie robi, a Graspik całą grę pracuje. Pa!